Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie z magazynu i dzisiaj poruszymy sobie temat oznaczeń na opakowaniu. Oznaczeń, na które Wy, klienci, powinniście zwracać uwagę. Zwłaszcza jeżeli chodzi na przykład o pierwszy gatunek, drugi gatunek, prima commerciale, SE, jeżeli na przykład kupujecie włoskie płytki ceramiczne, i no, nie macie pewności co do ich jakości na przykład, bo majster mówi: pani, te płytki takie, jakby to był drugi, trzeci gatunek, kto to w ogóle kupuje i tak dalej, a po prostu na przykład on nie potrafi tych płytek odpowiednio ułożyć. Nie chcę winić majstra, nie chcę winić płytek, nie chcę winić nikogo, ale po prostu kwestie takie, na które Wy powinniście zwracać uwagę, kiedy już ten materiał na przykład do Was dochodzi. Oprócz tego oczywiście pomijam fakt, który jest oczywistością, że na dokumencie, na fakturze powinno być napisane, że kupiliście pierwszy gatunek. Pamiętajcie, to jest bardzo ważne, żeby było napisane pierwszy gatunek. No bo jeżeli ogólnie rzecz biorąc jest napisane płytka ceramiczna, jej nazwa, wymiar i tak dalej, a nie ma na przykład napisanego gatunku, no to tak niefajnie, nie? Fajnie by było, żeby ten określenie, czy to jest pierwszy gatunek, drugi, czy trzeci, czy podgatunek, żeby to było zaznaczone na fakturze, na dokumencie, który Wy dostajecie, tak, żebyście też wiedzieli, że gwarancją producenta jest objęty tylko pierwszy gatunek. Włosi nie gwarantują podgatunku, nie gwarantują drugiego, trzeciego, czwartego, piątego, dziesiątego, nie. Włoscy producenci gwarantują tylko i wyłącznie, obejmują gwarancją tylko i wyłącznie gatunek pierwszy. Więc jeżeli coś Wam się stanie, ja miałem taki przypadek raz w mieście Toruń, gdzie klient mi zgłasza: panio, te płytki takie niekolorowe, nie w tonalizacji, nie w ogóle, nie to, nie tamto. Ja mówię: okej, spoko, podjadę, zobaczę. Podjechałem, zobaczyłem. I mówię: no rzeczywiście coś tu jest nie tak. Ale mówię do pana, który do mnie dzwonił, który zgłaszał mi tą reklamację, reklamował towar, mówię: czy może mi pan pokazać dokument zakupu? No i on wyciąga, mówię: niech pan zakryje cenę, mnie to nie interesuje, bo cena nie ma dla mnie znaczenia. Chciałem tylko zobaczyć, co jest napisane, na jaki to jest towar. No i pan mi pokazuje fakturę, a na fakturze jest napisane gatunek drugi. Ja mówię: widzi pan, jest napisane gatunek drugi. Więc niestety w tym momencie moje możliwości jakiekolwiek się kończą, ponieważ wiedział Pan, że kupuje Pan drugi gatunek, a nie pierwszy, a drugi gatunek nie jest pozbawiony błędów. Jakie to mogą być błędy? W dzisiejszych czasach, powiedzmy sobie, drugie gatunki można spotkać naprawdę na wysokim poziomie, bardzo ładne i czasami jest je ciężko odróżnić od pierwszych gatunków. Może to być troszeczkę inna tonalizacja. Mogą być płytki w paczce, które różnią się między sobą troszeczkę tonalizacją. Może się zdarzyć jakaś kropeczka czarna, biała. I wracając do tej historii, mówię: no przykro mi bardzo, ale tu jest taka sytuacja. Poza tym nie ukrywajmy, ja nie chcę, bo są różni majstrowie, kafelkarze, płytkarze, ale w tym przypadku no, płytkarz tak ewidentnie dał ciała, bo tą najbardziej stonalizowaną jedną płytkę położył tak na środku, że dookoła były wszystkie ładne, jasne, a ta, która była w tej tonalizacji takiej nie za fajnej, no rzucała się w oczy, tak, no było ją widać. No i co tu dużo mówić, błąd zdarza się, bo czasami jak się leci na kolanach, no to też nie można, możliwe, że klienci nie poinformowali właśnie płytkarza, że to jest drugi gatunek, żeby zwrócił uwagę na takie właśnie niuanse. Jeżeli przychodzi majster i nie przeczyta, co jest na opakowaniu lub nie ma tych oznaczeń, a oznaczenia są tylko na dokumencie, na fakturze, no to on też cudów nie zdziała. I teraz, moi drodzy, chciałem Wam pokazać, właśnie mam tutaj, widzicie, w magazynie pełno palet z towarem za mną. Chciałem Wam pokazać te kilka przykładów, na co zwrócić uwagę. Jak zwrócicie uwagę, oznaczenie SE. Oznaczenie SE oznacza, że to jest scelta secondaria, czyli to jest taki drugi gatunek. Drugi gatunek, który w tym przypadku też producent pakuje w takich brązowych kartonach, a nie tak jak pierwszy tu z boku, widzicie, pierwszy gatunek w białym opakowaniu. Dlatego też jest ważne, abyście zwracali, bo niektórzy naprawdę też wykorzystują w pierwszych gatunkach te opakowania takie z odzysku, z recyklingu, które są brązowe lub szare, ale SE, oznaczenie SE, czyli gdyby tu była jedynka, no to akurat w tym przypadku by to było tak po ekologicznemu, powiedzmy sobie, pakowane jako pierwszy gatunek. Ale tu nie dość, że mamy opakowanie brązowe, tak jak ten producent pakuje właśnie w drugim gatunku sekundaria tutaj, w drugim gatunku pakuje płytki, tak też oznacza na opakowaniu SE. No i tutaj cała paleta tego SE. Jak spojrzycie na towar z góry, to tu naprawdę no nie ma nic, tak? Brzegi są całe, jest rektyfikowany, nic nie jest ukruszone i czasami naprawdę człowiek się zastanawia, patrząc na taką płytkę, czemu ona jest właśnie w podgatunku. I kosztuje mniej wtedy, pamiętajcie. Kolejne opakowanie, kolejny producent, proszę bardzo, Shelta 1C. To jest właśnie to, co Wam mówiłem, prima commerciale, czyli to jest materiał, który jest pomiędzy pierwszym a drugim gatunkiem. I co może być problemem tych płytek? Ten odcień może być nie taki, jaki powinien być. No tutaj naprawdę różne rzeczy są. Nie są to płytki, które mają ukruszone na przykład brzegi, nie są to płytki, które mają jakieś wady powierzchniowe, ale jak widzicie, na to należy zwrócić uwagę 1C. Jeżeli kupujecie też płytki, a Wam zabraknie płytki, to musicie pamiętać o dwóch rzeczach. Tono, czyli tonalizacja płytek i kalibro, czyli kalibracja płytek. Ponieważ płytki są, niektórzy producenci mają płytki kalibrowane, tu jest kalibracja 0,9, może być 0,8, 0,7, 0,6 i tak dalej, co zależy od producenta, ale na to też należy zwracać uwagę, że kiedy będziecie domawiać płytki, to weryfikujcie te, które Wam dojdą, czy są w tej samej kalibracji i w tym samym odcieniu, tak? Może się zdarzyć, że już nie będzie tego odcienia, może się zdarzyć, że nie będzie tej kalibracji. To już zależy, ile czasu minie od zamówienia do wyłożenia płytek u Was. I tutaj jak widzicie 1C prima commerciale, bardzo dobra jakościowo płytka, jednocześnie też tańsza, natomiast też pamiętajcie, że to są płytki, które nie mają gwarancji producenta. Kolejne opakowanie, kolejna płytka, tutaj macie Sheltę MS. MS to już jest taka mieszanka, powiedzmy sobie, misto, czyli tu możecie mieć i troszeczkę pierwszego, i troszeczkę drugiego, i troszeczkę trzeciego gatunku. Oznacza to, że tutaj w tych płytkach mogą się zdarzyć płytki, które mają na przykład utłuczony lekko narożnik, mogą się zdarzyć płytki, które będą bardzo stonalizowane, mogą no różności. Zaraz wezmę, zobaczę z ciekawości. To jest pasta, bo to jest akurat płytka polerowana Levigato, czyli tak jak widzicie się odbijają światełka, mają taką, to są takie zabezpieczenia przed porysowaniem, żeby płytka się nie porysowała w czasie transportu, no ale okej. O, jest, proszę bardzo, macie. Tu widzicie? To jest właśnie MS, czyli... Nie, to było brudne, przepraszam, ale patrz, no już myślałem, że złapałem, kurde. A wiecie co jest najgorsze, że jak człowiek szuka takiej płytki, która może być brzydka, to jej kurka wodna nie znajduje. A, jest, okej, dobra, widzicie, to są te błędy. Teraz tu się światło odbija. Nie wiem, czy mi to ostrość złapie. Będziemy się starali dobrze. Tu mamy kropeczkę i tu mamy kropeczkę. Widzicie, to są te kropeczki, które stanowią właśnie to, że ta płytka jest właśnie w MS-ie. Tutaj następna kropeczka, więc o to właśnie chodzi. Zaraz zobaczymy, czy dam radę to jakoś Wam inaczej przedstawić. Bo chciałbym, żebyście mieli jasność. Widzicie, tu jest jedna kropeczka, tu kropeczka, tu kropeczka, tu kropeczka. No ktoś może powiedzieć, mi to nie przeszkadza i kupić naprawdę za bardzo śmieszne pieniądze płytki. No bo może to nie przeszkadzać, tak? Jeżeli położycie i nie będzie tego, no oczywiście tu jest tak niewiele, ale może być, tu jest kropeczka, tu jest kropeczka, tu. No jest tych kropek trochę, więc teoretycznie można by powiedzieć, że okej, tu następna płytka jest cała, nieposzczerbiona, to w zasadzie co za problem, po taniości sobie zrobić dobrze łazienkę. Znaczy, jeżeli kupujecie też pełne palety, to macie z reguły już tutaj na tych nalepkach, niektóre fabryki to robią, niektóre nie, ale ponieważ tu jest system komputerowy, to macie opisane już tutaj, że to jest Choice One, pierwszy gatunek. I tak samo teraz jak przejdziemy, gdzie to jest, tutaj, o. Tu są wszystkie kody, które są zawsze dla Was ważne. Shelta, Choice 1, tonalizacja A48, kalibracja C i to jest bardzo ważne, żebyście te kody zawsze pamiętali, zwłaszcza jak Wam zabraknie płytki i idziecie do dystrybutora, mówicie, potrzebuję Panie jeszcze jeden lub dwa kartony. Ważne, żebyście podali te kodyfikacje zawsze, czyli pierwszy gatunek A48, tutaj w przypadku tej płytki jako tonalizacja i kalibracja C, bo jeżeli Wam przyjdzie 46, 47, jeżeli Wam przyjdzie, to ta płytka, uwaga, i to jest też ważne, to nie jest tak, że jak zamówię sobie 47 lub 49, to będę mieć raptem produkt, który jest, ciut się różni. On się może różnić radykalnie. Może tonalizacja płytki może być kompletnie inna. To nie jest tak, że to idzie jakoś tam cyframi od małej do dużej. I kalibracja C to też jest bardzo, bardzo ważne. Jak widzicie, tutaj też jest na palecie pierwszy gatunek. Tutaj już macie, widzicie, B52. Tonalizacja jest zupełnie inna. Tutaj dla przykładu takie jakby końcówki magazynowe, też jak widzicie Travertino Beige, kod produktu, nazwa, gatunek pierwszy, tonalizacja 854, Shelta Uno, pierwsza, czyli to są produkty, pamiętajcie, które gwarantuje producent, inne nie są gwarantowane, tylko pierwsze gatunki. Teraz tak jak widzicie za mną na magazynie mam też tutaj, mamy dużo podgatunków, drugich, pierwsza prima commerciale. O, przepraszam, bo tutaj mi sprzęt zaczyna się ten. I tak jak widzicie za mną tu są wszystko 4-5 takich mamy, mam rzędów tutaj w magazynie, gdzie mamy tylko właśnie takie produkty w ofercie. Pierwsze gatunki też oczywiście, drugie, trzecie, MS i tak dalej, w cenach różnych. To jest właśnie tutaj taka strefa poświęcona po to, aby klienci mogli przyjść, zobaczyć i oszczędzić. Ten magazyn jest we Włoszech, więc nie pytajcie się mnie, gdzie w Polsce można to zobaczyć, ponieważ ja współpracuję z włoskimi producentami i dostarczamy płytki do Polski, oczywiście do naszych dystrybutorów w Polsce. Więc dzisiejszy materiał jest taki właśnie, żeby Wam pokazać, na co powinniście zwrócić uwagę, kiedy towar kupujecie. Bo niestety często są takie sytuacje, że ludzie coś kupują, domawiają towar, bo zabrakło i później gdzieś tam coś jest nie tak. Albo trafiają na nieuczciwego sprzedawcę, który mówi pierwszy gatunek, będzie Pani zadowolona, będzie Pan zadowolony, a tam w rzeczywistości pierwszy gatunek nie jest. Zwracajcie też uwagę na takie kwestie, jakieś takie, nie wiem, na przykład pisakami zamazania na kartonach różnych rzeczy, dlaczego coś jest ukrywane, czemu zostało zamazane. Jeżeli jest to na jednej, dwóch paczkach, to jeszcze pół biedy, ale jeżeli widzicie, że wszystkie kartony mają coś zamazane czarnym na przykład mazakiem, no to zadajcie sobie pytanie, co tam było i dlaczego zostało to ukryte. Warto zwrócić uwagę na takie rzeczy, bo później co się dzieje? Majster przychodzi, kafelkarz, płytkarz, o Pani, jakie te płytki są krzywe, jakie te płytki takie, srakie i owakie. Wy się później denerwujecie, wydaliście pieniądze. No i szkoda Waszej kasy, szkoda Waszych nerwów, więc warto wcześniej na to zwrócić uwagę, co jest, co może być nie tak z Waszym materiałem. W końcu wydaliście za to pieniądze, więc zwracajcie na takie rzeczy uwagę. I tak samo, no bo potem nie ma co winić kafelkarza, tak, że krzywo, że nierówno, że jest tak, a nie inaczej. I oczywiście tak samo, kiedy Wam zabraknie jakiejś płytki, zabraknie Wam materiału, to macie kody na opakowaniu, nie wyrzucajcie tych kartonów od razu, bo puste do śmietnika i do widzenia, hello, nie? Oczywiście importer, firma, od której kupiliście te płytki, będzie miała w komputerze wbite, jaka to jest płytka, tonalizacja i tak dalej. Natomiast jak Wy macie karton oderwijcie, idźcie z tym kartonem, mówicie, potrzebuję to, to i to. Jeżeli importer Wam powie, niestety na tą chwilę nie ma takiej tonalizacji, to nie spodziewajcie się, że w przyszłości ta tonalizacja będzie, bo to nie ma takiej gwarancji, ale mając tą tonalizację, a producent nie ma tej tonalizacji, ale ma dużą szansę, żeby Wam dobrać tonalizacyjnie płytkę, na przykład z nowej produkcji, która będzie się wpasowywała, nie będzie identyczna, ale będzie się wpasowywała w to, co już macie. Więc jest wiele niuansów, na które trzeba zwrócić uwagę, zwłaszcza osoby, które na przykład dzisiaj zamówiły towar, ten towar odbierają w przyszłym tygodniu i ten towar leży przez miesiąc jeszcze, no bo kafelkarz nie przyszedł, ktoś zachorował, coś się obciągnęło, przesunęło i tak dalej, więc warto zwracać uwagę na te wszystkie kwestie. I raptem kwestie, tak urwałem wątek, i się okazuje po 3 miesiącach, że Wam zabraknie towaru, a po 3 miesiącach to już może tego towaru nie być u producenta i może być problem. No cóż, mam nadzieję, że Wam wyjaśniłem w tym materiale kilka niuansów, kilka kwestii, na co zwrócić uwagę. I cóż, życzę wszystkiego dobrego i zapraszam do następnego materiału. Jeżeli możecie, subskrybujcie, lajkujcie. Ja mam jedną prośbę. Jeżeli stawiacie łapkę w dół, napiszcie w komentarzu, co Wam się nie podobało. Co było nie tak? No bo to jest, okej, komuś się coś nie podoba. Napisz mi w komentarzu, co Ci się nie podobało. Tylko nie bliżej moja twarz, bo wiem, ja nie jestem jakiś tam wyjątkowo urodziwy, więc to już wiem, to doświadczenie mam, że nie jestem urodziwy i wiem. Ale po prostu o kwestię taką, nie podobał Ci się materiał, coś Ci się nie podobało, napisz co. Może jesteś tym nieuczciwym producentem, to się nie przyznasz. Importerem, to się nie przyznasz. Ty łobuzie, ludzi oszukiwać. W każdym razie, jeżeli idzie łapka w dół, to bym chciał wiedzieć dlaczego, co było nie tak, co się nie podobało. Może zrobiliście lepszy materiał, dacie mi we wiadomości linka, z chęcią zobaczę, z wielką przyjemnością, nie ma absolutnie żadnego problemu. Więc jeszcze raz dziękuję za komentarze, lajki, udostępniania i tak dalej, i to wszystko. Bardzo często mówię i tak dalej, więc buziaki z Włoch, pozdrawiam Was serdecznie i do następnego materiału. Cześć.